Muzyka klasyczna, operetkowa, filmowa, a nawet pop w samym centrum miasta? Mieszkańcy Katowic 16 sierpnia na Placu Kwiatowym mogli wysłuchać niezwykłego programu w wykonaniu kameralistów orkiestry imienia arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg. Dzisiaj będziemy mogli usłyszeć fragmenty najbardziej znane z różnego rodzaju operetek. Będzie i Wesoła Wdówka, będzie Księżniczka Czardasza, te najbardziej znane duety. Ale nie zabraknie też piosenki filmowej czy muzyki filmowej, nie zabraknie piosenki pop, takiej bardzo popularnej, w wykonaniu może coverowych głosów klasycznych, żeby właśnie trochę tą publiczność, która nie słucha muzyki klasycznej na co dzień, żeby ubogacić i żeby spróbowali troszeczkę pokosztować, jak to smakuje, jak ten głos klasyczny może się zapisać również w muzyce pop. A skąd się wziął pomysł na zorganizowanie tego nietypowego koncertu? No taki pomysł wpadł mi kiedyś do głowy, żeby trochę zarazić publiczność katowicką i nie tylko, przecież blisko dworca jesteśmy, więc mieszkańcy w zasadzie całego regionu się tutaj pałętają, że tak powiem. Publiczność dworcową. Publiczność dworcową także. Chciałem ich zarazić muzyką nie tyle co klasyczną, co klasycznym brzmieniem klasycznego głosu, czyli tenoru, sopranu, barytonu i tych klasycznych instrumentów, które na co dzień są spotykane w filharmonii czy też w operze. I tak sobie pomyślałem, że rynek w Katowicach, skoro już mamy taki piękny kwiatowy plac, że mógłby stać się na chwileczkę małą filharmonią, małym teatrem muzycznym, małą operą. I ludzie, którzy dzisiaj będą przychodzili, którzy może usiądą i posłuchają do końca tego koncertu, może pierwszy raz w życiu usłyszą tego rodzaju muzykę i tego rodzaju brzmienie. Jest to cudowne miasto ze wspaniałą duszą, tak jak mówiłem, i właśnie z tą muzyką. I cieszę się, że tutaj jestem, że zostałem zaproszony tutaj. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i dobry projekt, żeby ludzie nie tylko słuchali muzyki, która jest prosta, zwiewna, ale też takiej, która jest trochę dla wymagającego konesera. I można się naprawdę przekonać, że to jest cudowna muzyka, szczególnie w wykonaniu naszych wspaniałych solistów i orkiestry w tak pięknym miejscu, jakim jest rynek w Katowicach. Sylwester Targosz-Szalonek wiąże duże nadzieje z koncertowaniem na świeżym powietrzu w Katowicach. I mam nadzieję, że to będzie pierwsze z końcem już tych wakacji, ale że to da powód do tego, żeby w przyszłym roku, w czasie całych wakacji, przynajmniej raz czy przynajmniej dwa razy w tygodniu tego rodzaju imprezy zrobić w Katowicach. Nie tylko na rynku w Katowicach, ale we wszystkich dzielnicach Katowic. No mamy przecież piękny Nikiszowiec, gdzie udało się ostatnio teledysk tam nagrać. Chcielibyśmy tą muzykę klasyczną pod strzechy, że tak powiem, wprowadzać. No i dzisiaj spróbujemy na rynku w Katowicach. Organizatorem wydarzenia była Żywiecka Orkiestra imienia Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg, Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Kompletnych oraz miasto Katowice. Całość imprezy poprowadził Kazimierz Mazur, znany m.in. z serialu Na Wspólnej.